Siemaneczko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z otwierania kart Pokémon. Jestem Let's Go Try i oczywiście na tym kanale zwykle nagrywamy content z Pokémon Go, ale od niedawna wystartowaliśmy z contentem, który dotyczy właśnie otwierania kart Pokémon. I w tym przypadku będziemy po raz drugi już na moim kanale otwierać Elite Trainer Box z dodatku Shining Fates. Z uwagi na to, że wam się spodobała ta seria, postanowiłem, że otworzę jeszcze jeden Elite Trainer Box z uwagi na to, że mamy możliwość. A wkrótce, z tego co słyszałem, to jest ostatni reprint, jeśli chodzi o ten dodatek. Kiedy będzie dostępna kolejna część lub też to naprawdę, czy w ogóle będzie dostępna, nie wiemy. To jest też ostatni dodatek, który będzie poprzedzał najnowsze bodajże 4 odcinki, które zamierzam zrealizować, jeśli chodzi o najnowszy dodatek, który będzie pojawiał się od 18 czerwca, czyli Chilling Rain. Mamy zakupione w tej chwili już, zamówione dokładnie, 2 booster boxy, czyli uwaga, uwaga, 72 boostery będą otwierane. Także będę starał się tutaj zrobić to na 2 odcinki, a dokładnie 4 w sumie, więc będzie tu mega, mega duże otwieranie. W każdym razie zapraszam was serdecznie na odcinki, oczywiście, które będą od 18 czerwca pojawiać się na kanale. Oprócz tego, że mamy tutaj dodatki, które nadchodzą wkrótce, czyli tutaj mamy karty pochodzące z dodatku Chilling Rain. Później będzie Evolution Skies. Także zaraz po tych wszystkich kartach nam tutaj firma Pokémon Company zaprezentowała coś wyjątkowego, bo aktualnie zaprezentowali nam nową formę prezentacji kart. Do tej pory były takie karty już zaprezentowane i to było połączenie, powiedzmy, tutaj Kyogre z Groudonem i to oczywiście były te karty, które łączyły się z dwóch różnych kart, tworząc jedną dużą. W tym przypadku będą pojawiały się nowe karty, które będą nazywane nie karty V, czy też karty tam Amazing Rare, tylko uwaga, uwaga, karty V Union. Tak się będą nazywały nowe karty i aktualnie są zaprezentowane, jest zaprezentowane takich 4 bodajże, albo 3. Jedną z nich jest oczywiście tutaj nasz ulubiony Pokémon, jakim jest Mewtwo. I poza Mewtwo jest dodatkowo jeszcze Zamazenta z oczywiście tutaj Pokémon Shielda. I prawdopodobnie będzie również i tutaj nasz Zacian albo Zacian, zależy jak tam to czy się czyta. I jest Greninja. I żeby skompletować całą kartę, a dokładnie pełną kartę, trzeba w tym dodatku, który będzie w przyszłości, będzie należało tutaj skompletować 4 części różnych kart. Także będzie tutaj ciężko skompletować całość, chyba że będzie tutaj efekt wymiany. Chęć wymiany i też sprzedawania prawdopodobnie. Tak, żeby tutaj skompletować całą tutaj kartę, trzeba się tutaj sporo wysilić i też sporo tutaj kupić prawdopodobnie booster boxów. O ile booster boxy będą tutaj dostępne w tym dodatku w przyszłości. Z uwagi na to, że nie ma sensu tutaj przedstawić wam, co się znajduje w tym Elite Trainer Boxie, bo wszystko wam powiedziałem w tym odcinku, także zachęcam do obejrzenia jego. Jeśli chodzi o osoby, które są zainteresowane po prostu zakupem takiego Elite Trainer Box, żeby się dowiedzieć, czy ten w ogóle Elite Trainer Box się opłaca kupować. Na chwilę obecną, z tego co widziałem, to Elite Trainer Box, jeśli chodzi o Shining Fates, jest to najbardziej opłacalne ze wszystkich Elite Trainer Boxów. I dzisiaj będziemy po raz drugi go otwierać. Także tu, jak sami widzicie, jest to potwierdzone przeze mnie. Dlaczego kupiłem drugi raz? Po prostu się opłaca. Oczywiście tu mamy guide'a, także to było wcześniej przedstawione. Sprawdźmy naprawdę, bo zwykle się mówi, że zarówno jak i folia, taki też papier z Pokémon Go Trainer Boxów po prostu wybucha, nie? Sprawdźmy, czy to jest prawda. Jednak tak. Także dla potwierdzenia, jeśli się rzuci jakikolwiek element, który jest niepotrzebny do kart Pokémon, jakby nie patrzeć tutaj foliki, nie foliki, to wszystko wybucha. Także to jest potwierdzone na chwilę obecną. Tego nie chcę rzucać. A ktoś, bo oczywiście to się przyda później. Mamy to co zawsze. Pek, pek, pek. Żetony. Zarówno też śmierci, jak i też plastra. Kość te same. Mamy tutaj Elite. No dokładnie, to sorry. Boostery. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wszystkie 10 boosterów jest. Karty. Oczywiście tutaj Elita. Karta promo. Eevee. Ona jest dosyć popularna, bo dosyć osób dużo kupuje te Trainer Boxy, także to nie jest już w tej chwili super ekstra droga karta. Bodajże maksymalnie może kosztować jakieś 14 zł. Jak nie mniej w tej chwili, patrząc na reprinty. Ewidentnie tutaj droższy będzie Charizard, który pochodzi od bodajże dodatku Champion's Path. Ewidentnie ten dodatek będzie o wiele lepszy. Także to dostawiamy na górę. Na górze tutaj mamy dodatkowo dla was jeszcze kodzik gratisowy, który jest w naszym Elite Trainer Boxie. Możemy zacząć od otwierania wszystkich boosterów. Dobra, lecimy po kolei.
I oczywiście czekamy, żeby nam wypadła unikalna karta Charizarda, ale wiecie, to jest tak naprawdę łód szczęścia, jeżeli się to się trafi. Mam nadzieję, że to będzie unikalnego, jakieś shiny karty. Jeśli chodzi o karty z tyłu, to od razu wam mówię, że wszystkie z dodatku Shining Fates są z tyłu białe, także naprawdę tutaj nie ma czegoś takiego jak chowamy, bo jest zielone czy też białe, bo wszystkie będą białe od tyłu. Także karta dla was, a my przekładamy raz, dwa, trzy, cztery. Oczywiście karta energii, to i zrobimy zieloną, sorry, trawiastą, nie elektryczna. Jeśli zgadnę, oczywiście u mnie na kanale będzie dodatek do naszego oceniania kart, że w momencie ile kart zgadnę energii z każdego boostera, tyle osób otrzyma kod do zapraszania do znajomych w Pokémon GO. Także zachęcam was do oglądania odcinku, bo w momencie kiedy pojawią się ileś tam kart, powiedzmy, nie wiem, zgadnę 5 z 10, to 5 osób będzie mogło dołączyć do moich znajomych, jeśli znajdą kod na tym odcinku. Także zachęcam. Karta elektryczna, tutaj oczywiście mamy Gym Trainera, Cramoranta, Tropiusa, Chuatl, Spinaraka, Kofanta, Gossifleur, Snom. Mamy Rabut! Mamy Rabut! Kochani, jest Shiny Rabut! Jest to jeden z najrzadszych kart, oczywiście, jeśli chodzi o Shiny. Także Rabut jest to świetny starter, oczywiście, z generacji 8. Ewolucja startera. Także mamy tutaj Rabuta, świetna karta, ładnie trafiła się. I na końcu oczywiście mamy Zarudę. Zarudę jest taką mniej interesującą kartą, ale z dodatku bierzemy tutaj unikalny sleeve, który pochodzi właśnie z tego, a nie innego dodatku. Także pierwszy poleciał na plus. Sprawdzamy dalej, kolejny boosterek, mam nadzieję, że będzie ekstra, ale mi się źle otworzyły, ale niech będzie. Kodzik będzie dla was. Proszę. Teraz inaczej troszeczkę. Raz, dwa, trzy, cztery. Spodzamy teraz, powiedzmy, mroczna. Nie, jest wodna. Raz, Gym Trainer, Team Yellow, Luxio, Spinarak, Shinx, Koffing, Horsey, Grookey, Morpico i to jest Holo Reverse. Chyba z tego co wiem, to Holo Reverse w tym dodatku są też dosyć rzadkie. I na końcu jest Yanmega. Także Holo Reverse, powiem wam, że chyba tutaj warto go mimo wszystko schować. Bo mimo, że jest grafika taka chyba bardziej alternatywna, to i tak chyba właśnie mi się wydaje, że rewersy tutaj mają duże, po prostu są warte dużo, z tego co pamiętam. Na sam początek mamy Nikita. Oczywiście sprawdzamy dalej, czy to wybucha. Nie rzuciłem dobrze, także nie wybuchnęło, nie wybuchło. Wybuchło, ewidentnie. Dobra, mamy kartę oczywiście dla was. Kodzik, nie wiem czy traficie, traficie. W tej chwili powinniście trafić raz, dwa, trzy, cztery. Ogniste. Sprawdźmy, czy będzie ognista. Nie, mamy trawiastą. Dobra, trawiasta, mamy Rusted Sword, Eldegoss, Dartrix, Nikit, po raz drugi chyba, nie, to jest przełożona karta, więc okej. Okay. Gossifleur, Cacnea, Kofant, Weasel, mamy Profesor Research, jest to Holo Reverse i na końcu mamy Manaphy. Też spoko karta, ale oczywiście Profesor Research jest tu ich Holo Reversem. Także nie wiem tak naprawdę, czy ta karta jest spoko, ale tak jak powiedziałem. Jeśli chodzi o ten wyjątkowy dodatek, to częściej możemy spotkać karty Holo niżeli Holo Reverse, więc chyba dlatego one są droższe. Mogę się mylić. Także mamy kolejną kartę. Zwróćcie uwagę, 3 boostery i na plus wszystko poleciało, nie? W sensie nie aż tak super, ale jak na początek powiem, to jest spoko. Kolejne wybuchy. Siedzi! Także tutaj w tym dodatku będzie świetne, będą świetne karty, ewidentnie. Dla was kodzik. I mamy raz, dwa, trzy, cztery. Maszerują oficery. Nie trafiłem oczywiście, tutaj moglibyśmy powiedzieć walczący, ale zapomniałem się, jeśli chodzi o zgadywanie kart. Dobra, także jeden minus. Rotom, Rusted Shield, Eldegoss, Horsey, Slum, Morpico, Cacnea, Chuatl. Mamy Celebi Holo Reverse. Nice. Coś mi się tak naprawdę w tym dodatku, w sensie w tym zestawie, trafia dużo Holo Reverse'ów. Jestem w ogóle w szoku. I na końcu, o, widzę czarną kartę. I to jest Ditto, nie Shiny. Ale jest to zwykła V karta. W każdym razie tutaj mamy V Ditto, także to jest spoko karta również. Mamy tutaj Holo Reverse, Celebi, także świetnie trafiło się, jeśli chodzi o tą kartę. Powiedziałem wam oczywiście, jeżeli tutaj karta, dokładnie booster wybucha, to będą świetne karty. Także jak na chwilę obecną, to jestem happy. Jestem bardzo happy. Mam oczywiście kolejny kodzik dla was. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu będzie stalowa. Nie, elektryczna. Mamy Balgaia, Team Yellow, Twiki, Cacnea, Shinx, Nikit, Rowlet, Trapinch. Uwaga, uwaga. Twiki to oczywiście jest, sorry, Twaki. Jest to Holo Reverse i na końcu mamy Celebi, tyle że bez Holo Reversa.
W sensie, no bez Holy Reversa. Także Tłaki jest trafiona, ale to nie jest shiny. Oczywiście, jak widzimy, mamy Grookiego oraz Tłakiego, więc oczywiście ewidentnie ten Steve wędruje do niego. Kolejny Shining Fence, także poluję na Charizarda, na jakieś shiny tutaj trafione karty, ale no fajnie, gdyby ten Charizard siadł, jeszcze tak naprawdę nigdy nie zdobyłem żadnych super ekstra karty. No tutaj nie będą żadnych dobrych kart, bo nie wybuchła. Dla was kart kodzik. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu jest, powiedzmy, będzie walcząca. Nie, psychiczna. Psychiczna karta, mamy Datrix, Luxio, Yellow, Kofan, Grookey, Buizel, Yanma, Trapinch, Grookey. O, mamy Holo Reversa, tutaj mamy już prawie pełną ewolucję, brakuje tylko Rillabooma. I na końcu Yanmega. Matko jedna, co się dzieje z tak naprawdę końcowymi kartami, gdzie oczywiście, jak widzimy, nie trafiają nam się tak często te karty V. Fajnie by było, gdyby się częściej trafiały, w ogóle gdyby było więcej. Mam nadzieję, że to będzie o wiele większy wybuch emocji. Karty, kodzik, raz, dwa, trzy, cztery. Powiedzmy, tutaj będzie ognista. Nie, trawiasta. Może się trafi Trapius, Luxio, Gym Trainer, Spinera, Kofan, Gossiflor, Snom, Koffing, mamy Rusted Sword i to jest Holo Reverse. Na końcu mamy... O, Cramorant V! Cramorant V oczywiście jest to też bez shiny, ale mamy tutaj kartę kolejną V. Także Rusted Sword, nie wiem naprawdę, czy ta Rusted Sword to będzie ekstra, ale na wszelki wypadek tutaj wstępnie wrzucimy zarówno jedną, jak i też drugą kartę. Ale no na chwilę obecną szczęście jako takiego nie mamy w otwieraniu kart. Także jedno i drugie wstępnie w sleeve'y. Trzy je zostały, mam nadzieję, że to będzie o wiele lepiej. Przynajmniej, żeby zgarnąć przynajmniej jedną tutaj kartę energii, fajnie było, nie? Teraz postawię sobie na kartę ognistą. Niech będzie ognista. Wybuchnie. Siedzi! Pięknie, może teraz będzie idealna karta dla was, żeby tutaj się poszczęściło. Nie wiem, czy traficie kodem, ale jeżeli wpadnie kod, komuś się uda trafić kod, który tam poleciał na lewo, to będzie miał szczęście. I tutaj będzie, tak powiedziałem, ognisty. Ha, 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 ha. Po raz kolejny elektryczna karta Floatzel, Yellow, cały czas mamy te nasze dywany od tymu Yellow, Buizel, Koffing, Shinx, Grookey, Trapinch, od Trapincha mamy Morpiko, po raz kolejny Holo Reversem jest i Dredno. Tak naprawdę karty nie siadają wcale. Co się dzieje? Chyba naprawdę Raperin zrobili na szybko i bez sensu. Mam nadzieję, że tak nie było i teraz te dwie karty, te dwa boostery dadzą mi interesujące karty, które naprawdę wynagrodzą nam do tej pory wszystkie otwarte boostery. Oby tak się stało. Dobra, to może nie wybuchło, nawet dobrze, bo jeżeli wpada za mój kart, to może będziemy mieć szczęście. Spójrzmy, kodzik dla was. No tego nie zgadniecie już na pewno. Dobra, teraz zgadniecie. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz postawmy na trawiastą. Stalowa jest! Mamy Datrixa, Eldegoss, Gym Trainer, Nikki, Horsey, Snom, Morpiko, Kaknia. Mamy Poltergeista! Poltergeist jest to Holo Reverse. Sorry, źle, Holo. To jest Shiny Poltergeist. Jeden kart. Ale jazda! Trainer Rose, kochani. Karty trenerów, jak wam mówiłem, są to karty unikalne. Są to, kurde, idealne karty. Oczywiście to jest też full art. Full art Trainer Ross. Idziemy tutaj całować młodego oraz Dusię. Jest i lecimy buziaki strzelać. Oby była trawa. Liczmy na to, że będzie trawa. Mamy oczywiście kodzik dla was. Mamy tutaj kodzik super ekstra. Raz, dwa, trzy, cztery. I sprawdzamy, czy jest trawa. Nie, mamy tu mrok. Niestety mrok, Gym Trainer, Floatzel, Buizel, Koffing, Shinx, Grookey, Trapinch. Dobra, my po raz kolejny trafiła się ta sama karta. Ta sama karta, oczywiście jest to Amazing. To oczywiście jest pokazana numerek, dokładnie tutaj znaczek. Jest to Amazing Rare karta. Ta sama, trafiliśmy po raz kolejny Amazing Reshiram. I na końcu mamy kartę. O! Dziwne holo. Dziwne holo Tiful, pełne holo. Zwróćcie uwagę, to jest takie inne holo niż zwykle. Takiego holo się nigdy nie widziałem. Chociaż kurde, no dziwne holo troszeczkę. Ale były różne karty w różnych dodatkach. I takiego holo jeszcze nie widziałem, ale spoko. Tiful. Nice. A na chwilę obecną w tym odcinku to było tyle. Dziękuję za uwagę serdecznie. Za oczywiście tutaj
oglądanie i za każdy like i subskrypcję. I pamiętajcie oczywiście, że w przyszłych odcinkach prawdopodobnie będzie częściej możliwość trafienia naszych kart energii, więc w kolejnych odcinkach będzie o wiele więcej szans na zdobycie mojego kodu do znajomych. Chociażby nawet tak jak teraz. Dziękuję raz jeszcze serdecznie za każdy like, subskrypcję i dzwoneczek i widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia, trzymajcie się. Heja!